Witam wszystkich. Znowu nad małą podlaską rzeczką. Patrzę tutaj, gdzie przyjechałem, to fajnie woda spadła, bo ostatnio jak byłem, co miałem 3 brania kleni, 2 wyjęte na chlebek tostowy, to było jeszcze dużo więcej wody. Spadło gdzieś mniej więcej 20 centymetrów, może lepiej. No i o wiele lepsze warunki się zrobiły na złowienie tego klenia. Taka fajna okolica. Będę dzisiaj próbował znowu za kleniem poganiać na chleb tostowy. Ale też wziąłem spinning ze sobą, bo jest tutaj kilka fajnych miejscówek, na przykład tutaj po drugiej stronie, to co widzicie, robi się mega zastoisko. No i mam zamiar w ciągu dnia tamtą obłowić to miejsce. A plan jest taki, żeby popłynąć w tamtą stronę, w górę rzeki, nie wiem, kilometr, półtora. I spróbować tego klenia namierzyć, złowić. Plus oczywiście w ciekawszych miejscach spinning. Nęcić będę jak zwykle, ostatnio pokazywałem. Taka paćka już nawilżona. Przelałem to wszystko do durszlaka, żeby woda ściekła. No i została taka paćka. Będę sobie po prostu takimi małymi porcjami wyciskał jeszcze wodę i tak wrzucał z pontonu. Niech to sobie goni z prądem. No a na haczyk chleb tostowy. Będę lepił takie gluty małe, żeby za szybko nie spadły. I będę tym pływał. Taki plan na dzisiaj. Może chociaż jeden się uczepi. Ta woda teraz taka już dosyć fajna. Może się uda jakiegoś klenia przechytrzyć. Zobaczymy. Dobra, paćka gotowa. Te czerwone to, jakby ktoś nie wiedział, to pieczywko, które produkuje. Akurat te w kolorze czerwonym. Dodaję do zanęt. Dodaję do właśnie tego chlebka tostowego. Jakby ktoś chciał trochę więcej o tym się dowiedzieć, no to pod tym filmem zamieszczę link, bo mam różne kolory tego pieczywa. Mam też porobione jakieś tam miksy. No i zapraszam do obejrzenia odcinka o tym pieczywie. A teraz to wszystko. Na razie. Odpalam silnik. No dobra, i usłyszymy się już na pierwszej miejscówce. Do usłyszenia. Jestem już na pierwszej miejscówce. 1,5 metra głębokości tam, gdzie zakręt się zaczyna, troszeczkę głębiej, ale nie za dużo. No dobra, co tutaj? 3 takie gamołki. Wycisnę jeszcze trochę wody. I niech sobie smużą powolutku. Starczy na raz. Później jak coś dorzucę jeszcze. A w międzyczasie przygotuję zestaw. No i tutaj rzucę parę razy spinningiem. Zobaczę, bo takie delikatne wirki. Może jakiś okonek się czai gdzieś.
O. Mamy. Mamy rybę. Na chlebek to stowy kleń. Może być większy. Tak przynajmniej czuję po wędce, ale zobaczymy, jak oczywiście go wyjmę. Ale dobra, poszedł na środek. Bo czasami wbije się w brzeg, w zielsko i wtedy pozamiatane. A ten wyszedł na środek, także jest szansa, że się uda go wyholować. Idzie, idzie. Pierwszy zryw za nami. Przygotować. O, jeszcze szarpie. Silny. Branie daleko było. Silna ryba. Widzicie spławik? Stoi w nurcie jeszcze. Łatwe to będzie podebrać go. Nurt silny na środku. Do brzegu z nim. No powiem wam, ładny kleń. Widziałem go. No, na środek znowu wylazł. No nie. Thank you.
do brzegu, znowu z nim. Tutaj trochę nurt wolniejszy. Jak będę tak się bawił, to go zaraz stracę. Tyle będzie. Ale jest... Duży jest, dlatego nie jest za łatwo. Niewygodnie trochę na tym pontonie z tą wędką. Podbierak mały. Miejsca mało. Mam go. Ręka boli, ale go mam. Oj, ładna rybka. O, ładna rybka mi się trafiła. Ładnie zapięty. No powiem wam, patrzcie. Nie wiem ile to ma centymetrów, ale myślę tak 45-47. Nie mam metrówki. Nie będę go mierzył. Tylko zrobię jeszcze szybko zdjęcie. I wypuszczę. Dobra, do wody z nim, bo już on tyle dostał, że szkoda go dłużej męczyć. Jeszcze raz, uciekaj. Piękna ryba. Tutaj taki fajny, dłuższy, prosty odcinek. 1,60 m wody. Wrzuciłem tu zaraz z pontonu 3 takie malutkie kuleczki tej paczki. No i nie wiem, poczekałem z 5 minut. No i nastąpiło branie. Jest ok. Ale tutaj już mnie nic nie spotka, płynę dalej. Za dużo zamieszania zrobił. Na dzisiaj to wszystko. Na chlebek tostowy trafił się ładny kleń. Walka była dosyć ostra. Na tym pontonie niewygodnie. Wolonka 5 metrów. Podbierak krótki. Ryba silna. Ale udało się jakoś ją podebrać i pokazać. Miałem jeszcze jedno branie, ale nie jestem na 100% pewny, czy to była ryba, bo kilkanaście razy tam pływałem i w pewnym momencie spławik się schował, przyciąłem, poczułem opór i za chwilę luz. Chlebka na haku nie było. Tak jak mówiłem, kilkanaście razy przepływałem i zaczepu żadnego tam nie miałem. Więc może to był kleń. Ale to była krótka akcja, nie zdążyłem nic nawet poczuć, tylko opór, chlebek spadł i luz.
No, ale jakby nie było, jednego udało się wyjąć. Zrobię króciutki film z tej całej akcji. Trochę to może wyglądało na pontonie mało profesjonalne czasami, ale udało się go wyholować, ale było ciężko, bo nurt silny, on silny, mało miejsca, krótki podbierak, wędka długa. To mi pod ponton wpływał, to na środek, to do góry, to z powrotem w dół. No ale ogólnie większe klenie to mają tej siły trochę. Dobra, jadę montować. Was zapraszam do oglądania. Jak zwykle do subików zachęcam, subikami się nakręcam. Dla przypomnienia, nęciłem taką paćką rozmoczony chleb tostowy z czerwonym pieczywkiem, a łowiłem na chleb tostowy maślany 4 zł z Biedronki. Udało się coś dzisiaj wyholować. Jak się filmik spodoba, bardzo proszę o subskrypcję i do usłyszenia w następnym materiale. Hej!